Dzień dobry Państwu. Polska otrzymała dwa dni temu przelew, który trudno objąć rozumem. To znaczy 27 miliardów złotych wylądowało na naszym koncie. Teraz będziemy musieli je wydać i może trudno przedstawiać to jako problem, ale rzeczywiście kilka wyzwań stoi przed polskim rządem, żeby sprawnie wydać środki z KPO i żeby w ogóle to zrobić. Na ten temat będę rozmawiała z ekspertem biura przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Przemysławem Kalinką. Dzień dobry. Dzień dobry. O tym, czy KPO może być problemem, za chwilę porozmawiamy, ale najpierw może wyjaśnimy tę kwestię, bo ona często jest poruszana jednak w sposób polityczny. Dlaczego w ogóle Donald Tusk dostał te środki, pomimo niewypełnienia kamieni milowych, o których była mowa przez ostatnich kilka lat? Środki KPO wypłacane są na podstawie realizacji reform inwestycji, czyli te kamienie milowe, o których już tak mówimy często, to są po prostu mierniki realizacji tych reform. I tutaj muszę sprostować, bo jednak Polska wypełniła te kamienie milowe, czyli zrealizowała te reformy, które właśnie warunkowały tę pierwszą płatność, o której pani powiedziała, czyli ten wielki przelew na 6,3 miliarda euro. No, ale to chyba jednak jest kwestia bardziej sympatii albo, nie wiem, zaufania do nowego rządu. Nie wiem, które z tych słów będzie bardziej pasowało. Oczywiście zaufanie między instytucjami jest ważne w naszej codziennej pracy, jednak wypłata tak wielkich środków nie może następować na podstawie sympatii czy też nastrojów, tylko na podstawie oceny konkretnych działań i tutaj wraz z tą wypłatą taka ocena, która liczy sobie dziesiątki stron, została przez Komisję Europejską przygotowana i opublikowana, więc mogę zapewnić, że nie była to kwestia czysto polityczna, ale jednak kwestia konkretnych działań, które Polska zrealizowała. Polska ma łącznie otrzymać 256 miliardów złotych, z czego ponad połowa będzie pożyczką. To znaczy, że Polska się zadłuża. Tak, środki w ramach KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, to jest taki instrument, który się nazywa Next Generation EU i to w ogóle są środki, które Unia Europejska pożycza. Czyli zadłużamy się jako kraj na tą część pożyczkową, ale też zadłużamy się jako cała Unia Europejska. Oczywiście jest to takie dobre zadłużenie w takim sensie, że są to korzystne warunki pożyczania pieniędzy, czyli Polska jako kraj oczywiście też pożycza znaczne środki na potrzeby swojego budżetu, jednak na gorszych warunkach niż może to zrobić Unia Europejska. Po prostu w jedności tutaj jest siła i rynki finansowe traktują z dużym zaufaniem Unię Europejską, więc mówiąc kolokwialnie, ten procent, na który pożyczamy, jest znacznie lepszy. I tak Polska będzie musiała tę część pożyczkową spłacić do budżetu unijnego, ale tutaj zarówno poprzedni rząd, jak i obecny rząd były zgodne co do tego, że warto po te pożyczki sięgnąć, ponieważ są one po prostu korzystne. O ile Polska zdąży wydać wszystkie te środki, no bo przecież jeden z haczyków jest taki, że realizacje tych projektów muszą skończyć się do sierpnia 2026 roku, a my jesteśmy nieco w tyle. To jest faktycznie teraz największe wyzwanie, które spędza sen z powiek zarówno polskim urzędnikom, politykom, jak i urzędnikom Komisji Europejskiej. Rzeczywiście KPO jest takim programem, takim instrumentem tymczasowym, który miał służyć przede wszystkim podźwignięciu się z tego kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią i dlatego te ramy czasowe zostały dosyć sztywno określone na rok 2026. Raczej nie zanosi się na to, żeby ten termin został przedłużony, gdyż wymagałoby to jednomyślności krajów członkowskich, a nie wszystkie państwa są tym zainteresowane, żeby ta sytuacja, kiedy Unia Europejska pożycza pieniądze i te pożyczone pieniądze wydaje, trwała dłużej niż było to zaplanowane. No może zrobiono by dla nas wyjątek, tylko znowu, to oznacza, że Polska będzie w jednym wielkim remoncie do 2026 roku i to jest jeden z wniosków, a drugi może taki być oczywiście, że powstanie mnóstwo nieprzemyślanych projektów.
Tak, jeśli chodzi o tę drugą kwestię, tutaj jestem bardziej spokojny, bo jednak Krajowy Plan Odbudowy został szczegółowo zaplanowany, więc nie są to decyzje ad hoc, tylko wiemy, w jakich ramach się poruszamy. Natomiast ta kumulacja wydatków jest trudnością, jeśli chodzi o realizację inwestycji, bo wiadomo, inwestycje, zwłaszcza takie infrastrukturalne, nie toczą się w próżni, tylko toczą się w jakimś otoczeniu. Rosną ceny, wykonawcy nie wyrabiają się z terminami albo są problemy z łańcuchem dostaw. Do tego mamy jeszcze inne środki europejskie, przecież nie zapominajmy, które też ruszają, więc ta kumulacja nie jest dla nikogo dobra i tutaj Polska przez te opóźnienie, które już nabraliśmy w realizacji KPO, jest w trudnej sytuacji, ale nie jesteśmy jedynym krajem. Być może to będzie jakieś pocieszenie, które się zmaga z tym problemem i jest ono, mam nadzieję, że mimo wszystko jednak zgodźmy się co do tego, że luksusowy problem, że mamy takie duże środki do wydania w krótkim czasie. A co to oznacza tak rzeczywiście? To znaczy, jeżeli projekt skończy się 1 września, to będziemy musieli oddać całe środki za daną inwestycję? Będzie jeszcze ten termin, ten okres od września do grudnia 2026 roku, kiedy komisja będzie oceniać ten ostatni wniosek o płatność, więc jakiś niewielki margines jest w tej ocenie i tutaj jeden dzień nie powinien zaważyć o konieczności oddawania środków, ale oczywiście póki co trzymamy się tego 31 sierpnia. Może tutaj jeszcze warto wspomnieć, że w przypadku takich instrumentów finansowych, które będą funkcjonować w ramach sektora prywatnego, one będą też jeszcze funkcjonować po roku 26, czyli mówiąc w uproszczeniu... Mówi pan o przedsiębiorcach. Tak, środki KPO zostaną wydane, natomiast operator takiego funduszu, czyli na przykład bank, który będzie pośrednikiem finansowym, będzie mógł jeszcze dalej finansować projekty konkretnych przedsiębiorców, czy też projekty na przykład energetyczne. Tu będzie taki fundusz wsparcia transformacji energetyki, gdzie ten ostateczny odbiorca de facto będzie realizował projekt po roku 26, natomiast środki zostaną wydane, w sensie one już nie będą w budżecie państwa. Przedsiębiorcy to jest bardzo ważny temat, bo przy okazji KPO mówi się głównie o ogromnych inwestycjach. Czy wszystkie te pieniądze zostały już rozdane? Czy taki wielkopolski przedsiębiorca ma jeszcze szansę z nich skorzystać? Absolutnie środki jeszcze nie zostały rozdane. Tutaj mamy właśnie to opóźnienie. Oczywiście wiele konkursów już zostało rozpisanych. Teraz jest taki konkurs, który może jest interesujący dla dużej grupy przedsiębiorców. To jest konkurs dla sektora HoReCa, czyli dla turystyki, gastronomii, hotelarstwa, dla tych sektorów, które ucierpiały szczególnie w trakcie pandemii. Więc warto się tym zainteresować, bo czy z Wielkopolski, czy z każdego innego regionu, tutaj akurat nie ma takiego regionalnego podziału jak w polityce spójności, teraz jest dobry moment, żeby przedsiębiorcy aplikowali. Czy są jakieś haczyki w KPO? To znaczy, czy jakieś projekty muszą zostać zrealizowane? Haczyki może są w takim sensie, że oczywiście są zapisy i mamy te wszystkie kamienie milowe i wskaźniki, które Polska musi zrealizować, żeby pieniądze otrzymać. KPO rozliczane jest... Podatek od samochodów spalinowych na przykład? Tutaj mówimy o reformie, która dotyczy promowania czystego transportu, natomiast warto jeszcze wspomnieć, że w tej chwili rząd przygotowuje się do złożenia zmiany Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie skończyły się konsultacje społeczne w ten poniedziałek i na ten temat jeszcze będziemy dyskutować. To znaczy na pewno w KPO są i pozostaną reformy, które wspierają czysty transport i mają zachęcić Polaków, żeby wybierali czystsze środki transportu, żebyśmy też nie byli złomowiskiem Europy, jeśli chodzi o stare samochody. Natomiast oczywiście nie jest to prosta sprawa i nie chodzi też o to, żeby tych, którzy nie mają dostępu do transportu publicznego i potrzebują tego samochodu, żeby ich w jakiś sposób karać. Dlatego w KPO inwestujemy też w transport autobusowy poza miastami, w miastach też, ale też poza miastami, bo tamte białe
białe plamy komunikacyjne są największe. Tak, reasumując, białe plamy... dokładny kształt tych reform jeszcze jest w tej chwili dyskutowany. Tak, ministra więc nie finansów ma pewności, mówiła, czy ten podatek faktycznie... Tak, ministra finansów rzeczywiście mówiła, że może niekoniecznie ten podatek jest dla Polski najlepszy. Co do białych plam, również białe plamy internetowe mają zostać dzięki KPO zniwelowane. Czy KPO jest jednorazowe? Tak, KPO jest jednorazowe i wydaje się, że tutaj kraje członkowskie są co do tego zgodne, więc tutaj nie spodziewałbym się nowych jakichś rozwoju sytuacji. Natomiast takie podejście do wypłacania środków europejskich w zamian za realizację reform, myślę, że ono z nami zostanie jeszcze na dłużej, na przykład w polityce spójności. To jest taki nowatorski element KPO, który teraz jest takim eksperymentem, ale myślę, że będzie wykorzystywany w innych instrumentach unijnych w przyszłości. A środki na KPO państwo będzie wydawało na przeróżne projekty od wymiany dachów, szkoleń pracowników, wymiany źródeł ciepła po technologie wodorowe czy rozwój badań medycznych. Chciałabym też dodać, że Wielkopolska już wiemy, że skorzysta na pewno budując 2 branżowe centra umiejętności w Poznaniu dla piekarzy, w Kaliszu dla mechanizacji rolnictwa. Przemysław Kalinka, ekspert przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, był naszym gościem. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję bardzo. I bardzo nam miło, że państwo wysłuchali tej rozmowy. Życzymy dobrego startu w dzień.